6. Informacja o stanie bezpieczeństwa dzielnicy 18, którą wygłosi pan podinspektor Andrzej Orka, zastępca komendanta komisaria wojewódzkiego policji. Witam panu bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Wiem, że pan komendant Zbigniew Nowak nie mógł przybyć ze względu na obowiązki służbowe, które dzisiaj niestety w Krakowie są o podwyższonym stanie gotowości policji, nie tylko i wyłącznie w dzielnicach, które są blisko lotniska Balica, ale również całego garnizonu policji krakowskiego. Stąd będziemy, proszę państwa, wysłuchiwać informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie naszej dzielnicy, która zostanie wygłoszona przez pana zastępcę komendanta komisaria wojewódzkiego. Bardzo proszę państwa. Witam państwa. Pozwólcie państwo, że stanę sobie tutaj. Państwa widzicie. Otóż szanowni państwo, tak jak pan przewodniczący powiedział, pan komendant Nowak bardzo... Pan komendant Nowak bardzo chciał uczestniczyć w tej sesji. Niestety tak się zdarzyło, że dzisiaj bieżące obowiązki spowodowało, że musi nadzorować pracę komisariatu. Niestety w związku z uroczystościami w Oświęcimiu nie tylko te komisariaty śródmiejskie zostały zaangażowane, ale też komisariaty, te komisariaty z Nowej Huty. Otóż, szanowni państwo, no, mówiąc, trudno jest mówić o poziomie bezpieczeństwa. Ja zawsze wyróżniam takie jakby trzy aspekty tego poziomu bezpieczeństwa. Po pierwsze, to, co możemy stwierdzić na podstawie naszych danych statystycznych, no ale mamy jeszcze taki poziom bezpieczeństwa, który odczuwają mieszkańcy, no czy też następny etap, jakby poziom bezpieczeństwa, które serwują nam media. Może zacznę od tego samego końca, od tego poziomu bezpieczeństwa, które wskazują nam media, gazety, telewizja, internet. Otóż, no, szanowni państwo, no, Nowa Huta jest tą dzielnicą, która troszkę jest źle oceniana w naszej ocenie. Troszkę te media nie przedstawiają rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa w Nowej Hucie. Przypuszczam, że bierze się to z takich pewnych zaszłości, gdzie ta huta zawsze była troszkę gorzej oceniana. W naszej ocenie obecnie nie jest tak. Hutę należy postrzegać jako tą dzielnicę, która się dynamicznie rozwija, który ma stosunkowo niski poziom przestępczości. I my jako policja staramy się dotrzeć z tym do mediów. Różnie nam się to udaje, natomiast no, zapewne tu też mamy szeroką pomoc władz miasta i myślę, że ta opinia w mediach będzie coraz lepsza o dzielnicy. Jeżeli chodzi o aspekt takiego pojmowania bezpieczeństwa przez mieszkańców i państwa oceny tego bezpieczeństwa, no to kto jak kto, ale państwo najlepiej wiecie, jak mieszkańcy postrzegają poziom bezpieczeństwa, jak mieszkańcy postrzegają tutaj działania 8. komisariatu, który na tym terenie działa. Chciałem podkreślić, że mamy pewne problemy, prawda? To nie jest tak, że ta dzielnica Nowa Huta jest jakby bez problemu. Na pewno dużym problemem jest cała ta sfera kibicowska. Można powiedzieć, że mam świetnych kibiców w Nowej Hucie, ale też mamy część pseudokibiców. Też pseudokibiców, którzy identyfikują się z klubem Sputnik. No i z tego względu tutaj mamy szerokie zadania i musimy tutaj działać w zakresie jakby poprawy tego wizerunku. Natomiast nie jest to jakby problem, który jest do rozwiązania. Doszło do kilka różnych incydentów dotyczących pseudokibiców. Natomiast wydaje się, że jest to pod kontrolą. Także wydaje się, że ten poziom bezpieczeństwa w Nowej Hucie w naszej ocenie jest wysoki i jakby realizując ten trzeci aspekt przedstawienia tego poziomu bezpieczeństwa, czyli nasze policyjne statystyki,
Ja może przedstawię, jak przedstawia się, wygląda sytuacja za poprzedni rok, jeżeli chodzi o zdarzenia, o przestępstwa zgłoszone. Otóż, Szanowni Państwo, no, jeżeli chodzi o dynamikę przestępstw, o ilość przestępstw, które mamy zarejestrowane, jeżeli chodzi o komisariat ósmy, to mamy tutaj spadek o 12%, jeżeli chodzi o ilość przestępstw w porównaniu do 2012 roku. W 2012 roku mieliśmy 1665 przestępstw zgłoszonych, teraz mamy tylko 1456. Ten spadek niewielki jest, powiedzmy szczerze, od kilku lat, od 3-4 lat. Przy czym wcześniej wszyscy zarzucali nam, że te statystyki przekłamują się z uwagi na to, że duża ilość, nazwijmy to, mężczyzn w wieku ryzyka wyjechała za pracą na zachód Europy. I teraz mamy troszeczkę już sytuację odwrotną. Dużo ludzi wraca, a pomimo tego utrzymaliśmy tą ujemną statystykę, czyli ujawniamy mniejszą ilość przestępstw. No, na pewno związane jest to z większym zainteresowaniem się rejonem, z większą aktywnością policji w naszym rozumieniu. Szanowni Państwo, patrząc przez pryzmat poszczególnych kategorii przestępstw, to należy tu zauważyć, że spadła nam ilość przestępstw samochodowych, do których liczamy nie tylko kradzież samochodu, ale też kradzież z włamaniem do samochodu. Także mieliśmy takich zdarzeń w 2013 roku 271, w poprzednim roku w poprzednim roku 267, no to praktycznie utrzymaliśmy ten poziom z poprzedniego roku. Natomiast jeżeli chodzi o włamania do obiektów, no to tu na pewno mieliśmy ujemną dynamikę, mieliśmy zdarzeń obecnie 20, a w poprzednim roku 47. Więc tu jest nasz duży sukces. Podobnie ma się sytuacja, jeżeli chodzi o włamania do mieszkań. Tu też mamy około 10% dynamikę, mamy mniej włamań do mieszkań. Spadła też znacznie ilość rozbojów i wymuszeń rozbójniczych. Z 61 w 2012 roku do 30 w 2013. Niestety wzrosła nam ilość szpujek, pobić. Niemniej to jest kwestia, no, magia, nazwijmy to, małych liczb, bo było w 2012 6, obecnie 10, o dynamika aż 166. Natomiast tych zdarzeń nie jest dużo. Także troszeczkę mniej mamy uszkodzeń mienia, około 80% z poprzedniego, z roku 2012. Natomiast tu mówimy tylko, musimy zwrócić uwagę na taką rzecz, że zwiększyła się kwota, kiedy uszkodzenie jest wykroczeniem, czy kradzież, do aż do 420 zł. To nastąpiło wprawdzie dopiero pod koniec tego roku. No niemniej ma to wpływ jakby na spadek ilości przestępstw, a zwiększenie się z kolei ilości wykroczeń. Jeżeli chodzi o kradzież, kategorię kradzież, no to mamy tu dynamikę 114%. Wzrosła nam ilość kradzieży z 83 do 95. Można, Szanowni Państwo, powiedzieć tak, no, jednym z głównych wskaźników tego naszego działania jest zatrzymanie sprawców. Jeżeli wprawdzie spadła nam ilość zatrzymań sprawców, na przykład do rozboju z 35 do 21. Niemniej wiąże się to też z zmniejszeniem się ilości zdarzeń. Jeżeli mamy mało zdarzeń, to automatycznie tych sprawców jest mniej.
Zatrzymaliśmy więcej spraw, co próbuje dzwonić. Tutaj z 10 do 13. Jeżeli chodzi o włamania, no to też mamy niestety spadek ilości zatrzymań sprawców. Jeżeli chodzi o włamań ogólnie, jeżeli chodzi o włamań, kwalifikujemy te włamania do piwnic, mieszkań, obiektów ogólnie. Do wszystkich tego typu obiektów spadła nam troszeczkę ilość. Niestety, szanowni państwo, no, ten segment przestępczości, tak jak powiedziałem, to jest jeden element, drugi element to są wykroczenia, których ilość wzrasta. No, główną zmorą jest tu graffiti. I to na niespotykaną skalę, powiem szczerze. Wcześniej pracowałem w innych rejonach. Tu jest rzeczywiście tego dużo. Niektóre bloki z dnia na dzień są niszczone. Szczególnie jeżeli dotyczy to sytuacji, gdy mamy mecze piłkarskie i wydaje się, że to jest też związane z pseudokibicami. W tym okresie staramy się wzmacniać sił prewencji, kierować było kilka spraw, bo zdaję sobie sprawę, że to jest też uciążliwe i dla mieszkańców, te drobne uszkodzenia graffiti. Było kilka spektakularnych spraw, kiedy zatrzymaliśmy sprawców, którzy nawoływali do treści, nawoływali do właśnie na tle etnicznym, rasowym. Kierowaliśmy te sprawy do prokuratury. No, głównie udaje się skierować te sprawy do prokuratury z kwalifikacją uszkodzenia mienia. Raczej prokuratura tu nie ułatwiła nam zadania, żeby karać ich troszkę szerzej za też nawoływanie do paśni rasowych czy etnicznych. Szanowni państwo, no, jeżeli popatrzymy przez pryzmat wszystkich zatrzymań, no to tu mamy, jeżeli chodzi o podejrzane o popełnienie przestępstwa, tu mamy wzrost ilości zatrzymań z 79 do 121 w 2013 roku. Stosunkowo też dużo zatrzymujemy sprawców posiadania narkotyków. 118 było zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa narkotykowego. To jest handel czy posiadanie? To jest wszystko. Nie mam danych dotyczących szczegółów. To jest wszystko, co jest w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast głównie jest to posiadanie. Bardzo trudno udowodnić jest handel narkotykami. Głównie w tych 118 czynach mamy posiadanie narkotyków i głównie dotyczy to marihuany. A jak to wygląda w stosunku do narkotyków? Bardzo proszę pani radna. Będą pytania potem. Także szanowni państwo, tak jak mówiłem, komisariat pod względem dynamiki przestępstw jest oceniany bardzo dobrze, ponieważ te minus 12% w dynamice przestępstw zgłoszonych to jest najlepszy wynik ze wszystkich komisariatów. Średni wynik jest w granicach, na przykład pierwszy komisariat ma dynamikę na plusie 0,3%, taki porównywalny z nami siódmy komisariat. 1,1 na plusie. Także pod tym względem komisariat jest bardzo dobrze postrzegany. Jeżeli chodzi o już przestępczość, poziom wykrywalności, to szanowni państwo, no mam dane dotyczące ogólnej wykrywalności. Tam państwo dostaliście taką krótką informację, że ogólna wykrywalność to jest ponad 50%, tam 51-74%. Natomiast jeżeli chodzi o
takie podstawowo, wykrywalność w takich podstawowych kategoriach, no, które są najważniejsze, prawda, dla tego statystycznego mieszkańca Huty, to w kradzieży rzeczy cudzej mamy 26,7%, w kradzieży z włamaniem wykrywalność nasza to 18%, w rozbojach ponad 53,7%, w bójkach ponad 40%, no, w uszkodzeniach mienia, tylko nie dotyczy to wykroczeń, czyli to uszkodzenie mienia musi być powyżej 420% na dzień dzisiejszy, to jest 20%. Ta łączna kategoria tych 7 głównych wybranych przestępstw to jest około, to jest 20, ponad 25%, 25,88% to jest nasza wykrywalność komisariatu 8. I jest to wykrywalność najlepsza w kategorii wszystkich komisariatów w Krakowie. Nie chcę mówić, że należy się jakoś szczególnie podpierać tymi statystykami. Tak jak powiedziałem, nam zależy na tym, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby mieszkańcy przekazywali mediom, że Huta jest w miarę bezpieczną dzielnicą w porównaniu do szeregu innych. I taką ideę staramy się przedstawiać, czy ja, czy pan komendant. Czy to w odniesieniu do naszych przełożonych, czy to w odniesieniu do mediów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, macie Państwo krótkie sprawozdanie, które jest załączone. Nawiązując do ostatnich słów pana komendanta, niestety nie można powiedzieć, żeby media kochały Nową Hutę. Państwo wiecie, ostatnia wypowiedź Gazety Wyborczej, która jednoznacznie wskazała, że Nowa Huta jest bardzo niebezpieczna. Później ten tytuł znikł po tym, jak przez internet, przez Facebook poszła fala krytyki w zakresie tego, aby nie mówić, że Nowa Huta jest niebezpieczna. Ale to niestety jest to, które jest na Nowej Hucie. Powinniśmy się wszyscy razem starać, aby ściągnąć ten zły kierunek mówiący o tym, że Nowa Huta jest niebezpieczna. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, czyli zadawanie pytań do pana komendanta, pani radna Ciężak. Na początek bardzo proszę, później pan radny Kowalik. Chodzi mi na ten artykuł, jaka statystyka w stosunku do poprzedniego roku? No, podatek był kwotę 118 przestępstw. Szanowni Państwo, poziom, jeżeli chodzi o poziom narkotyków, nasza statystyka pod kątem narkotyków jest dosyć zgubna. Ja to od razu powiem, bo no, niestety zdarza się jedna osoba, która przyzna się do szeregu czynów popełnionych i już zamiast mamy jednego sprawcę, a na przykład 5 czynów, prawda? Bo on wystarczy, że jest osobą nieletnią, gdzieś tam powie, że sprzedał, że miał narkotyk i tak dalej. Natomiast generalnie możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o poziom przestępczości narkotykowej, że ten poziom utrzymuje się na takim jednolitym poziomie, jeżeli chodzi o tutaj. Nie widzimy tutaj jakichś szczególnie dramatycznych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, związanych właśnie z porachunkami, związanych jakby z ustalaniem terenu, podziałem tego terenu. Być może też związane jest to z sytuacją, że mamy tu kibiców Hutnika, prawie głównie kibiców Hutnika, którzy mniej jakby są związani z tą walką dwóch głównych drużyn Krakowa. I nie widzimy tu szczególnego problemu, jeżeli chodzi o przestępczość narkotykową. Jeżeli chodzi o, mam tutaj, Szanowni Państwo, poziom zabezpieczenia narkotyków na innych komisariatach. I on jest wyraźnie wyższy. No, jeżeli chodzi o pierwszy komisariat, to mamy drugie tyle praktycznie tych osób zatrzymanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Także więcej tych zdarzeń jest na przykład na komisariacie trzecim, na komisariacie czwartym, piątym. Więc, Szanowni Państwo, w tym segmencie uważam, że utrzymuje się pewna statystyka
z przeciągu kilku lat nie jest ona jakby zwracająca szczególną uwagę niebezpieczna. Jeszcze drugie pytanie mam na temat wykroczeń, bo na przykład w sklepach spożywczych w Hucie mamy codziennie w co drugim sklepie kradzież. I czy macie taką statystykę, bo ja z tego co wiem od ludzi właścicieli sklepów, że to jest ta plaga, która wykańcza, to jest następne po czynszu. Czynsz pierwsze to dobija, a kradzieże ciągłe to jest po prostu do drugich. Tak. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wykroczenia wszystkie, bo szczegółowych danych nie mam, to jest około, no powiedzmy, 2,5 tysiąca wykroczeń, prowadzi komisariat, prowadzi to tam w sumie 8 osób w zespole wykroczeń. Oczywiście głównie są to kradzieże. Tylko, no, szanowni Państwo, no, obecnie tak to jest ustawione, że jeżeli nie wynajmiemy sobie ochrony, dobrej ochrony, która dba o nasze interesy, no to dochodzi do tych kradzieży. My możemy, praktycznie sprawca, on może od razu uiścić mandat. Obecnie załatwiane jest to, takie są przepisy prawa w postępowaniu mandatowym. Także taki sprawca, jeżeli uiści pieniądze, przyjeżdża patrol, wpłaca pieniądze i mandatowo to jest załatwiane. I część kradzieży wynika z biedy, natomiast no, nie widzę tego, żeby u nas szczególnie były, żeby Nowa Huta była narażona na działanie gangów, które kradną gigantyczną ilość towaru. Ja mówię o takim codziennych drobnych kradzieżach. Codzienne drobne kradzieże mamy na przykład w Tesco. Alkoholu, tu na teatralnym. To jest kilka zdarzeń, gdzie sprawcy są znani. Oni są znani, oni regularnie dostają, jak nie zapłacą mandatów, to idą do aresztu na 2-3 dni, ponieważ to są drobne mandaty, to kradną drobny towar. I nie mamy możliwości przeciwdziałania temu procederowi. Także tutaj w tym przypadku to jest kwestia taka, że nie możemy ostro karać za drobne kradzieże. A tak miało być przecież, takie było założone. Nie, a nie, już bardzo proszę. Nie. Tu, szanowni Państwo, jest coś takiego jak polityka karna państwa, prawda? Kiedyś na przykład kradzież kierowana była do tych dawnych kolegów. Nie można było ukarać kogoś za kradzież w postępowaniu mandatowym. Później to się, ja mówię o dawnych czasach, później to się zmieniło. Państwo wyszło z założenia, że trzeba to szybko załatwiać, o ile się da. Ja pytałam dlatego, ponieważ się teraz chyba zwiększył ten limit, że można więcej ukraść. 420 zł. Proszę Państwa, bardzo proszę Pani Radna Cięższa. Ja już skończyłam. Dziękuję bardzo Pan Radny Kowalski. Ja mam takie pytanie, na jaką karę może liczyć taki delikat, który zostanie złapany na gorącym uczynku, który sobie coś tam pisze po bloku, prawda? Szanowni Państwo, czy w ogóle to było łamanie na gorącym uczynku? Jeżeli chodzi o pisanie po elewacji, to sprawa jest dosyć prosta. Jest to naniesienie napisu, prawda? Jest to wykroczenie. Kary mogą być naprawdę duże, ponieważ mogą być nawiązki, które spowodują, że on ma przywrócić jakby do stanu poprzedniego tą elewację. Czyli czasami się zdarza, że może to być kilku tysięcy. No tylko, no po pierwsze, to nie jest tak, że my łapiemy gigantyczną ilość tych sprawców, tych uszkodzenia mienia, z uwagi na to, że to jest niesamowita nagminność tego. Monitoring, który często mamy, jest takiej jakości, i to jest jakby pierwsza chyba najważniejsza sprawa, o której należałoby mówić, żeby monitoring był lepszej jakości, bo wtedy moglibyśmy bardziej skutecznie ścigać tych sprawców. Taki sprawca praktycznie dostaje grzywnę, z reguły niedużą. Ten sprawca, szanowni Państwo, to nie jest tak, że sąd nie zwraca uwagi na to, co prezentuje ta osoba. No, jakby, jak ta osoba nie ma żadnych dowodów, jeżeli ma jeszcze dziecko na utrzymaniu i zrobi takie graffiti, no to rzeczywiście często jest tak, że sędzia wyznacza minimalną kwotę tej kary. No, powiedzmy 200 zł
200 zł mandat w formie, że musi zapłacić. Natomiast ma przywrócić ten stan, tą ścianę do stanu poprzedniego. No ale to zwykle to, jest, to są duże koszty. I na to tej szkody już nie jesteśmy w stanie wyegzekwować, nie tylko, nie tylko policja, ale i spółdzielnie mieszkaniowe. Pani radna Rusinowska, bardzo. Przepraszam bardzo, pan radny Kowalik. Jeszcze mam takie pytanie, czy istnieje w statystykach problem w ogóle narkotyków w szkołach podstawowych i gimnazjalnych? Czy to jest temat nie ma, nie. W szkołach współpraca generalnie układa się bardzo dobrze. Jakby minął ten stereotyp szkoły z lat 90., że dobra szkoła to jest tam, gdzie nie ma narkotyków, prawda? I w mojej ocenie, jeżeli jest problem w szkole, to szybko dyrekcja zgłasza nam ten problem. Także my tu nie widzimy złych szkół, które by próbowały ukrywać ten problem. Jeżeli były jakieś przypadki, one zostały szybko ujawnione. Chociaż nawet zdarzają się takie przypadki. Zdarzają się przypadki, że ujawnia się problem narkotyków w szkołach, ale tu współpraca ze szkołami jest w policji dobra. Jeszcze ostatnie pytanie. W ubiegłym tygodniu w prasie krakowskiej pokazała się notatka, taka dość skąpa, że za granicą został zatrzymany domniemany zabójca papuga, prawda? No wiem, o kogo chodzi dokładnie. Coś więcej na ten temat mógłby pan powiedzieć? To niestety, no to jest czy to kwestia nie można? My w żaden sposób nie możemy tu wypowiadać się, czy będą zarzuty, jakie będą zarzuty. Ale jest to prawdą w ogóle, że został zatrzymany za granicą? Nie, ja nie mam takich informacji. Zresztą ta sprawa nie jest już prowadzona na poziomie komisariatu. To już nie jest nasza sprawa i nikt by nas nawet nie informował o tym, ponieważ jest to sprawa na poziomie komendy miejskiej już prowadzona. Oczywiście czasami te informacje prasowe są prawdziwe, natomiast no, musimy tu oczekiwać na informacje z prokuratury. Bo de facto my nie możemy udzielać tego typu informacji. Dziękuję bardzo. Pani radna Rusinowska, później pani Mitka, pani Frankiewicz. Bardzo ja proszę. Mam takie jedno pytanie odnośnie właśnie tych meczów na Kutniku. No niestety wracająca młodzież, kibice, wybijają nam szyby, tak jak ostatnio w Barze Mlecznym. Taka szyba jedna, druga kosztuje 2000 zł. No niestety sprawcy nie złapano, więc idzie w nasze koszty. Jeżeli chodzi, to nie tylko, bo to się zdarza, czy delikatesy, czy jakieś inne, my to zgłaszamy i tam pisma też przychodzą. Niemniej jednak no, sprawy zostają umorzone, wiadomo, koszty ponosimy no, obrotnie. Jeżeli kwota jest powyżej 420 zł, to jest to przestępstwo, wybicie szyby. Inna sytuacja jest z naniesieniem napisu, bo naniesienie napisu jest wykroczeniem generalnym. Jeżeli ktoś tam naniesie jakiś napis gdzieś tam nie w tym miejscu, co trzeba, to jest to wykroczenie ze względu na wartość. Chyba, że nastąpiło uszkodzenie jakby ściany poprzez, nie wiem, wykucie tego napisu, czy to wtedy jest automatycznie przestępstwo. Natomiast wracając do kwestii przewodniczącego, no, szanowni państwo, to jest tragedia. My zawsze po życiach mamy po prostu wybite szyby. Ale mecz. Rozumiem, tylko to było Przewodnika, nie, bo to na skarpie bardzo. Tak, szanowni państwo, było tak, że na Kutniku grały cztery drużyny. Darbarnia, Okocimski, Puszcza Niepołomice i Kutnik. My naprawdę jako komisariat angażujemy gigantyczne siły do zabezpieczeń tych meczów. To jest naprawdę gigantyczny wysiłek. Dzielnicowi u nas mają gigantyczną ilość nadgodzin z uwagi na to, że zabezpieczamy mecze. I to dostajemy wsparcie też z Komendy Miejskiej, wsparcie sił prewencji. Robimy wszystko, żeby zminimalizować ilość tych zdarzeń. No tylko no niestety no, dochodzi do rozruchów na Kutniku. W tamtym roku sam byłem w dwóch zabezpieczeniach, kiedy zatrzymywaliśmy sprawców. Generalnie, jeżeli jest rozruba na samym Kutniku, my zatrzymujemy tych sprawców. Doprowadzamy. Natomiast później tu jest specyfika tego rozejścia się tych kibiców.
że oni przechodzą, momentalnie się rozchodzą we wszystkich kierunkach. No i no, znają teren, dochodzi do uszkodzeń. Ja tu nie będę mówił, że jest wszystko jak najlepszej, jak najlepiej zabezpieczone. Naprawdę staramy się zabezpieczyć maksymalną ilość policjantów. Natomiast czasami dochodzi do różnego typu zdarzeń. Miejmy nadzieję, że coraz mniej. No, to też jest kwestia wychowania tej młodzieży. No. Także... Dziękuję bardzo Pani Radna. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo Pani Radna. Witka? Proszę Pana, ja jestem okręgu na i tutaj kolega jest dla strony. Są ogromne problemy, jeżeli chodzi o klinika, kłótni z Radiem Dzieci. Z uwagi na to, że tam się odbywają imprezy, tam mieszkamy niedaleko cystersi, którzy naprawdę skarżyli się wielokrotnie na straszne hałasy z tych imprez, które się tam odbywają na budynku. Już pomijając powiedzmy imprezy sportowe, to przecież ja tego nie rozumiem, że jeżeli jest organizator, to przecież można było tym młodzieży przemówić, powiedzieć, słuchajcie, zachowujcie się tak czy inaczej. Przecież to nie jest tak, że grafikant tam namaluje, ludzie składają latami na to, żeby odrestaurować budynki. I nawet jeżeli ktoś dostanie karę 200 zł, nawet 200 zł, to co to jest, proszę Pana? Jak budynek kosztuje 100 tysięcy remont takiej elewacji. No to są nieporównywalne kwoty. No i wiesz, a mamy teraz jakiś problem, to można rozwiązać. Tylko, wie Pan, bo to, że się obstawi, Wy znacie, generalnie znacie i wiecie, kto jest kto. Więc, no nie płacić policja. Jeżeli mamy po meczu hutnika tych uszkodzeń 20 na różnych blokach i zatrzymamy jedną osobę do jednego uszkodzenia, to jest to mieszkańcy mówią, no niewiele robicie. Ale szanowni Państwo, no gdzieś te stadiony muszą być, ponieważ ludzie chcą chodzić na mecze, na hutnika 1000 osób przychodzi na mecz. Dla mnie to jest fajna sprawa, że życzycie ludowi to jest stacja, absolutnie, my się na to nie godzimy. Rozumiem, ale myślę, że to jest kwestia też lat, żeby tych ludzi przekonać do tego, że można kibicować w sposób kulturalny. Nie mam co być restrykcji, proszę Pana, Wy dobrze wiecie, kto jest kto. Wy Państwo nie wiecie, restrykcje do niczego nie doprowadzi. No właśnie, no to właśnie Czy Pani Radna jeszcze jakieś pytanie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim wypadku w kolejności tutaj jest Pani chętnie do szukania. Ja mam kilka spraw, mianowicie tak, że jak od tyłu nawiązując do wypowiedzi dotyczących tych tak zwanych grafit, ja bym to nazywała raczej dewastacją mienia wysokiej wartości. I to jest taki problem, który należałoby skończyć. Zawsze jest tak, że nieuchronność kary jest najlepszym sposobem dla przeciwdziałania przestępczości. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że panowie jesteście, czy państwo jesteście, bo pewnie kobiety też ładnie tak działają w policji, że jesteście od ścigania przestępców, czy też sprawców wykroczeń, a potem to idzie dalej i na tym wasza rola się kończy. I w momencie, kiedy takie grafiki, tak zwane, czyli ta dewastacja elewacji ma miejsce i państwo łapiecie takiego delikwenta i on dostaje 200 zł, a nie można wyegzekwować naprawy tego zniszczonego mienia, no to tutaj nie jest już wasz problem, tylko problem znowu prokuratora, sędziego i całego systemu, który ma miejsce. Było nam mówione, jak minister sprawiedliwości był pan Jarosław Gowin, że tak, 430 zł jest po to, żeby właśnie ta restrykcyjność była bardziej dotkliwa, czyli mandaty miały być tak restrykcyjne, że one, bo się nie opłacało za 200 zł ciągać po sądach, i to miało jakieś uzasadnienie, czyli mandat bardzo wysoki, dotkliwy i jednocześnie nieuchronny. I to miało przeciwdziałać temu właśnie takim drobnym przestępcom typu kradzieży czy pisanie po ścianach. To tak jakby chodziło tak, o... Tak, tylko jeszcze chciałbym jedno podkreślić. To, co mówiłem o polityce państwa w tym zakresie, no szanowni Państwo, najbardziej restrykcyjna polityka to była za PRL-u, prawda? No za graffiti, szedł siedzieć, ale to do nikogo nie dołaży.
ale to do niczego nie prowadziło. Społeczeństwo należy nawet w mojej ocenie bardziej wychowywać niż karać. Pani Rada, ja bym bardzo prosił o zadawanie pytań. A nie robienie pani wywodu, tylko konkluzja, pytanie. Ale fajnie, żeby pan komendant mógł odpowiedzieć. Pan komendant nawiązał do mojej wypowiedzi i nie ja bardzo proszę jednak o pytania. Także z czego się cieszę. Następne pytanie mam, jeśli pan pozwoli, musimy zakończyć. Chciałabym się dowiedzieć na temat takiej jakby przestępczości zorganizowanej. Ja sobie zdaję sprawę, że mam nadzieję, że czegoś takiego o jakimś takim podejrzanym charakterze na terenie Kuty nie ma, ale dokończę. Chodziłoby mi właśnie o przestępczość zorganizowaną dotyczącą handlu narkotykami, kradzieży takim właśnie kradzieży samochodów, czy też dilerka samochodami kradzionymi. Czy takie coś ma miejsce na terenie naszej dzielnicy, bo tu i ówdzie się słyszy o czymś takim. Podejrzewać mogę, że na przykład sprzedaż narkotyków też może mieć taki charakter, a to ją się o oczy obiło i o uszy również. Czy ma pan wiedzę na ten temat, czy właśnie to w ramach tej statystyki 118 osób złapanych na gorącym uczynku przestępstwa narkotykowego, czy to dotyczyło właśnie takiej dilerki już zorganizowanej, czy to były takie tam Szanowni Państwo, przestępczość zorganizowana to są pewne struktury powiązane ze sobą, powiązane z ludźmi władzy i tak dalej. No, my nie widzimy tego na poziomie tej dzielnicy. Czy nie ma? Trudno powiedzieć, my nie widzimy, żeby byli właściciele lokali zastraszani, sklepów, nie dociera do nas. Nie widzimy, że dochodzi do, nazwijmy to, rozboju poprzez tam wyciągnięcie na placu targowym od jakiejś osoby pieniędzy, to nie można nazwać przestępczością zorganizowaną. To są drobne rzeczy, prawda? To są drobne rzeczy. Nie widzimy tej przestępczości zorganizowanej ani w kontekście narkotyków, ani w kontekście samochodów. Zresztą samochody to jest. Myślę, obliczka samochodu są tak dostępne obecnie, tak tanie, że na samochodach dużych pieniędzy się nie robi, chyba że na bardzo drogich samochodach. Sprawa tutaj nie jest dzielnicą, gdzie według mnie kwitnie handel nielegalnymi samochodami, bo teraz jest trudno, bardzo trudno zalegalizować samochód. Teraz nastąpiły takie czasy, że jedno nasze kliknięcie wiemy o samochodzie wszystko. Więc nie opłaca się kraść samochód po to, żeby przerabiać numery, tworzyć dokumenty. Na części przerażnie. Dokładnie. Teraz mamy inną metodę. Nie jest to przestępczość zorganizowana na pewno, ale rozbieranie części na części samochodów. Wystarczy byle garaż i tam rozbierać. A my mamy tyle problemów. Proszę o pytanie. Jeszcze mam pytanie takie, czy macie Państwo wiedzę i czy coś robicie w kierunku takich przestępstw, czy wykroczeń dotyczących treści o charakterze pornograficznym? Chodzi mi o pisma i czy czasopisma, czy treści wystawiane na przykład w stacjach benzynowych, na tych półeczkach, wieszakach, w kioskach, MGK-ach i to, co my robimy w tym zakresie, kształtuje prokuratura. To nie jest tak, że my zaczniemy stawiać zarzuty paniom, które sprzedają benzynę. Szanowni Państwo, no, to jest kwestia, komuś chciałby narzucić odbiór tego. Jak ja podchodzę, biorę sobie czasopismo i sobie je oglądam, to nikt mi tego nie narzuca. Nie ma być zapolowane i wesoko niedostępne dla dzieci. No to przecież to odpowiednio zgłoszone. No rozumiem, no jeżeli będą takie zgłoszenia, będziemy się nad tym pochylali. Obecnie nie mamy takich zgłoszeń. Jeżeli ktoś poczuje się takim ustawieniem treści pornograficznych, w jakiś sposób znieważony, czy że narzucona tutaj jest treść, to trzeba zgłaszać, będziemy to w jakiś sposób starać się ustalić. Natomiast ostateczne zdanie w tego typu sprawach ma prokuratora. Polega to na tym, że powoływany jest biegły i nagle biegły stwierdza, że to nie jest treść pornograficzna. Dziękuję bardzo pani Bo. Ja chciałam zapytać, bo jeżeli jest monitoring na budynku i jest nagranie, dostarczą się Państwu nagranie z monitoringu z twarzą sprawcy. Jak to się dzieje, że te sprawy są umarzane ciągle? No, szanowni Państwo, obecnie do każdej sprawy mamy monitoring.
no przesadzam, ale do 90% spraw mamy monitoring, tylko że w Polsce zakładany jest najtańszy monitoring, który nic nie pokazuje, tak jak mówię, to jest twarz właśnie, wyraźnie może być twarz. Jak to Państwo sprawdzacie, czy kto jest ten człowiek, który na przykład no nie dostaram się, jeżeli jest, znajdzie się policjant, puszczamy, mamy platformę cyfrową w komisariacie, puszczamy na wszystkie komisariaty do wszystkich policjantów tą twarz, jak nikt jej nie rozpozna, jeżeli nie mamy innej informacji, to umarzamy tą sprawę. Nie chodzicie i pytacie nikogo, tak? Nie, no chodzimy i pytamy. W danym rejonie dzielnicowym zajmuje się tym, żeby ustalić, kto to jest ten sprawca. Ale dzielnicowy ma naprawdę dobre rozeznanie w tych, szczególnie jeżeli chodzi tu o samą centrum gminy. No ale szanowni Państwo, ludzie się obecnie przemieszczają. Tu, tam, no trudno jest. Jeżeli Państwo macie wiedzę na ten temat, to proszę przekazywać. No, dzielnicowy stara się ustalić tego sprawcę, natomiast nie zawsze jest to możliwe. Szanowni Państwo, no, ten monitoring czasami jest takiej jakości, że numeru rejestracyjnego samochodu nie można ustalić, ani nie można marki samochodu ustalić. Taki mamy monitoring w wielu przypadkach, więc dotyczy to szczególnie tych drobnych stłuczek, prawda, gdzie występujemy o monitoring. Okazuje się, że nawet numeru rejestracyjnego nie można ustalić, nie mówiąc o tym, że nie możemy ustalić marki. Ten monitoring jest słaby. Na poziomie miasta kiedyś proponowano i jeszcze jak pracowałem w dziale prewencji, proponowano, żeby na każdej, taki pomysł był jednego z radnych, na każdej latarni, żeby była kamera, która będzie rejestrowała tę sprawę. To, że mamy wizerunek, to nie znaczy, że będziemy mieli sprawcę. I to nie jest tak, że my wszystko wiemy, no szanowni Państwo. Wiemy tyle, ile społeczeństwo nam powie. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof. Dwie takie sprawy. Po pierwsze, tutaj do Pani Radnych chciałem się zwrócić, bo nie można tylko i wyłącznie, że tak powiem, czepiać się policji, jeśli chodzi o graffiti i o kary, które są wymierzane później złapanym sprawcą i chodzi mi o tą wysokość kar. Bo w wielu przypadkach jest wiele doniesień medialnych o tym, jak prokuratura, tudzież prokuratura albo odstępuje, albo sądy wymierzają takie, a nie inne kary. Policja jest do tego, żeby złapać klienta i doprowadzić, żeby mu zostały postawione jakieś zarzuty. Policja przecież nie będzie wydawać wyroków. To jeden temat. Drugi temat, to mam tutaj do Pana pytanie, bo tak sobie czytam to sprawozdanie. Alkosensory, alkokwanty to są alkomaty, tak? Tak, to są coś działające podobnie. Dostaliśmy te alkokwanty, one mają szerszą możliwość, że można tylko sprawdzać, czy na przykład w samochodzie jest jakaś zawartość alkoholu w powietrzu, jakby nie badając konkretnej osoby. A chciałem się zapytać, czy ma Pan wiedzę, ile taki jeden sprzęt kosztuje? Dobrej klasy kosztuje kilka tysięcy. Nie, bo tutaj po prostu zastanawiam się cały czas, rozważam w swoim sumieniu i głowie to, co miłościwie panujący premier zapowiedział, że za piątkę można alkomat kupić na stacji. Jak to się ma do tego, że... Tylko tak, można kupić jednorazowy tester. Ale on nie jest jakoś dokładny, ale można nie jest w ogóle dokładny, no mówię się. Ale sobie można go użyć. Czyli taki naprawdę... Ja myślę tak, profesjonalny dla policji musi być profesjonalny. Tak. Szanowni Państwo, no wydaje mi się, że w granicach 600 zł, 700... Proszę. Gdzieś można by już coś kupić, co będzie w miarę dobrze wskazane. No ale to jest później ta opcja, że trzeba to kalibrować, prawda, tam przynajmniej raz na pół roku i tak dalej. Ale to są te sprzęty, o których tutaj tak, to jest my jednak prosimy zawsze o dobrej klasy sprzęt, który służy lata, prawda? A to jest oczywiście kupowane zawsze w ramach przetargu. Tak. Dziękuję bardzo. Pan radny Daniec. Od dłuższego czasu słyszy się, że są starsi ludzie ograbiani z pieniędzy bądź naciągani przez tak zwanego nawnuczka. Co policja w tej materii może powiedzieć, co się robi, jaka jest wykrywalność? Na moją skrzynkę mailową codziennie przychodzi informacja, że kolejnego sprawcę tego procederu na wnuczka zatrzymano. Trudnią się już tym całe gangi, całe rodziny. Wynika to z
no niestety takiego słabego poinformowania tych starszych osób. Dochodzi do sytuacji zupełnie kuriozalnych, kiedy kasjerka tłumaczy pani. Wie pani, ale wybiera pani 30 tysięcy złotych. To pani wie o tym, że tacy przestępcy są, którzy wyciągają. Nie, 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 to wnuczuć, jestem przekonana, ja przecież znam jego głos. 30 tysięcy. Nie dochodzi do takiej sytuacji. Nie wiem, jest to tak nagłośnione, że już naprawdę nie wiemy, co robić. No, my mamy tych sprawców. Tych sprawców naprawdę często są zatrzymywani, bo jeżeli on jest gdziekolwiek w Polsce trafiony, to od razu te koordynacje nasze są uruchamiane, ci sprawcy są typowani. No tylko, że pieniędzy już nie można jakby odzyskać. Tu jest problem. A no, szanowni Państwo, no, czasy, kiedy ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, w latach 90. Prokuratura zatrzymywała gigantyczną ilość osób, prawda? W ramach tymczasowego aresztowania. Teraz nie ma czegoś takiego. Teraz mamy. Państwo radni, bardzo proszę o ciszę. Także ten proceder kwitnie i dopóki społeczeństwo nie uodporni się na to, dalej będzie kwit. Tak jak teraz pojawia się drugi problem, czyli wciskanie tym starym osobom różnych tego typu umów. Też na wiele tysięcy. Bo osoba dostaje piecyk, który jest wart 300 zł, a podpisuje na 5 tysięcy umowę, prawda, z bankiem. To też staramy się też w jakiś sposób przeciwdziałać temu. Nawet tu prokurator generalny Serebet wystąpił do prokuratury, żeby nie odsyłali tych staruszków z kwitkiem, prawda? Bo w normalnym trybie, proszę, no jest umowa, podpisał pan o co. Także staramy się robić dużo. W każdym przypadku, jeżeli dochodzi do takiego zdarzenia, zbieramy monitoringi, dokumentujemy sprawę, ale to są czasami ludzie z Gdańska, z Wrocławia. To są bandy, które grasują w całej Polsce. Bardzo dużo z nimi walczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan radny Woda. Bo tutaj na zgody też jest komórka Wydziału Ruchu Drogowego, prawda? Komórka, nazwijmy to, jest zespół, przepraszam, ogniwo do spraw wykroczeń i tam robimy też, nazwijmy to krótko, tłuczki różnego rodzaju wykroczenia w ruchu drogowym. Tam jest taka trzyosobowy zespół, który się tym zajmuje. Ale pan też ma tutaj wiedzę. Chciałem spytać tak, gdzie tutaj na terenie naszej dzielnicy są takie newralgiczne punkty skrzyżowania, gdzie dochodzi właśnie do największej ilości kolizji, stuczek, wypadków? Najwięcej problemów jest ze skrzyżowaniem pod Urzędem Miasta, to skrzyżowanie Andersa z Ludźmierską. Tam jest ten skręt, jak się jedzie w lewo skręt, gdzie są tramwaje. W kierunku Straży Pożarnej. Tak, w kierunku Straży Pożarnej i tam jest najwięcej różnego rodzaju zdarzeń takich drogowych, zarówno drobnych, jak i tragicznych, bo tam przecież zginął ten strażak niedawno. Na przystanku. Na przystanku. I uważam, że to jest miejsce, z którym nie ma co zrobić. Ten lewo skręt tam musi być. Ale tam bardzo, bardzo niewidoczne jest ten samochód. Podobno jest tak też na tutaj Hutnicze, na Struga, też do placu centralnego kierunku szkolnego. I to drugie moje pytanie, czy panowie możecie w jakiś sposób przypłynąć, bo nie widziałem tam nigdy żadnego patrolu policji, która mierzyłaby prędkość, natomiast spod Nowej Huty Aleją Solidarności jadące auta w kierunku właśnie tego skrzyżowania zawsze jadą z ogromną prędkością, tam czasami na wysokości mozaiki jest takie przejście, gdzie dużo dzieci przychodzi ze szkół, czasami nie da się tamtędy przejść. Nie widziałem nigdy patrolu, żeby tam stał i mierzył prędkość. Tylko nie wiem, czy to do państwa można się zaprosić o to, czy to będzie prędkością i akcjami pomiaru prędkości zajmuje się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej. Oni rozmieszczają na terenie całego Krakowa. Ale macie Państwo świadomość, że tam właśnie zjeżdżają. Zdajemy sobie sprawę i oni tam dyslokują czasami siły. To nie jest tak, że my zostawiamy sprawę. W każdym takim przypadku dyslokują. No tylko Państwo sobie zdajecie sprawę, że to, co mówiłem, wychowanie kierowców jest najważniejsze, a nie karanie. No, można tam radar postawić się diametralnie, poprawić bezpieczeństwo. Tylko sam jestem kierowcą. Wiem, że są takie punkty, tak jak tu koleżanka powiedziała,
Na przykład wszyscy wiedzą, że tam za hutnikiem na Ptaszyckiego stoją, na tych wylotówkach. To się i tam ci, co już jadą, znają tą sprawę, zwalniają, bo boją się, że autobus dzisiaj nie stoi. Tak. Natomiast nie ma takiego włączenia na Alei Solidarności, bo tam nie stoi. Tak, tylko na Ptaszyckiego jest jakby zakręt drogi tam. No policjant łatwiej się schować, dokładnie. No, taka jest banalna sprawa. Natomiast tu jest bardzo z daleka od razu widać wszystko. Więc... Ale to mówię, to wychowanie, że jednak nawet widać, ale będą widzieli, że tutaj stoją. Ale tam naprawdę jest duże zagrożenie i tam ruch drogowy kieruje te siły. No, tylko to wszystko jest kropla w morzu potrzeb. Prosimy, tak, żeby wzmocnić. Oczywiście, ja postaram się... Postaram się skierować tam jakieś siły, żeby tam się pokazał ruch drogowy. Też nasi kierownicowi mogą przynajmniej się pokazać, tam kilka samochodów zatrzymać, zawsze to robi wrażenie. Ja postaram się... Dziękuję bardzo, pan radny Więcław. Ja może o czymś innym się rozmawiać. Bardzo proszę, proszę Państwa, Staryszyn Synowok, bo 500 to jest 7 kometa, a można to przedstawić. To jest 6. Szóstka? Nie, nie, to jest 8. Nasza komenda to jest dzielnica 14 i 18. Nasz komisariat to jest dzielnica 14 i 18. Przy czym jak analizowaliśmy te statystyki, to bardzo podobnie statystyki się rozkładają, jeżeli chodzi o przestępczość w jednej i drugiej dzielnicy, więc podobnie to wszystko wygląda. Nie chodzi o co innego, chodzi mi o to, które komendy podchodzą pod starą jednostkę, były 4 dzielnice dawniej w Krakowie, które należą do... Aha, całą Kutę? Całą Kutę. No to jeżeli chodzi o całą Kutę, to tam jest 7 komisariat, nie no i 8. 7 komisariat obejmuje północną część tej starej Kuty. Czyli Wzgórza też, tak? Wzgórza też, a 8 komisariat to tak jak... Skąd się bierze, bo w mediach, jeżeli po prostu ja uważam, że tą tabelkę trzeba byłoby gdzieś bardzo mocno propagować, która wskazuje, że wielokrotnie mniejsza jest przestępczość w starej Kucie, dzielnicy jako takiej, niż w pozostałych dzielnicach. Wiadomo, że tam ścisłe centrum to są turyści, Anglicy i jakieś takie rzeczy, ale są dzielnice, jak przypuszczam, że na południowe tak nie znam na zewnątrz, to gdzie jest, gdzie po prostu daleko więcej jest. Tak, komisariat 5, komisariat 6 to jest pod górze. I tam jest naprawdę duża ta przestępczość. No, nikt nie mówi o Podgórzu, że jest niebezpieczna. Tak. Dlatego moje pytanie teraz jest, bo tak chciałem jeszcze mówić pewne rzeczy. Natomiast, szanowni Państwo, psują nam medialną jakby renomę na pewno północna część. Komisariat 7, tam dochodziło do kilka zdarzeń, między innymi takich na pograniczu ciężkie uszkodzenia ciała. Na Zuchęcinie jest to oświecenia. Oświecenia, całe wzgórza, to jest wszystko od Andersa na północ. Jasno, fajnie, właśnie. Także, szanowni Państwo, może nie chodzi o to, oni nie mają wyższej dużo tej przestępczości, tylko mieli nieszczęście do kilku zdarzeń takich, mówią Kuta i rozumieją, że to jest tu, a tak jest. Zresztą Państwo sobie zdajecie sprawę, że ten typ blokowiska tamtego z lat 70. to już takie wysokościowce, to jest inny typ zabudowy, to jest już inaczej, troszkę większa nasza ta wspaniała Ja to powiem, że pytanie pana Ponieważ cały czas świadomość media propagują, że jednak Huta, jako Huta całość, dzielnicy stałe dzielnica, jest największa przestępczość, to w jaki sposób ewentualnie można dotrzeć do świadomości mieszkańców całego Krakowa, czy myślenie też poza Krakowem, żeby tego typu informacje o statystyce ukazywały się na policji? Część mediów już zaczęła rozróżniać tą Hutę, że tu nie jest aż tak niebezpiecznie, jak się pisało. I według mnie to powoli mieszkańcy powoli zmieniają tutaj te naleciałości stare. I powoli
powiedzmy szczerze, coraz więcej mediów mówi o zagrożeniach na Śródmieściu, mówi o zagrożeniach w Podgórzu. Także myślę, że powoli to dojdzie do takiej sytuacji, że ta dzielnica 18 nie będzie kojarzona z tą najcięższą przestępczością. Dziękuję bardzo. Nie ma żadnych więcej głosów w dyskusji. Proszę Państwa, zamykamy taką dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję za wyczerpującą informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy 18 panu inspektorowi. Mam nadzieję, że Państwo przyjdzie się wysoko satysfakcjonowani z informacją, która została udzielona. Chciałbym również Państwa poinformować, że w zakresie bezpieczeństwa w lutym, w dniu 27 lutego o godzinie 17:30 odbędzie się na terenie naszej dzielnicy otwarta debata na temat bezpieczeństwa, w której będzie uczestniczył Wydział Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Policji, jak i również Komenda Straży Miejskiej. O miejscu zostaniecie Państwo poinformowani, gdzie to się odbędzie, ale proszę już sobie zapisać dzisiaj datę 27 lutego, godzina 17:30. Na tą debatę będziemy chcieli zaprosić również mieszkańców, którzy będą mogli przyjść, zapytać odpowiednie służby, aby uzyskać odpowiedź dotyczącą właśnie zagadnień związanych z bezpieczeństwem na terenie naszej dzielnicy. Proszę Państwa, zamykam punkt 6, otwieram